Chciałem Was powitać dziś na pokładzie tego pięknego drewnianego statku, który nazywa się Dar Mazowsza. Waży około 10-11 ton mniej więcej. Ma 20 metrów prawie długości, 5 szerokości. Pływam na tym statku. A dlaczego Was zaprosiłem akurat tu? W związku z produktami firmy Greenway. Dlatego, że łączą się one z tym statkiem w sposób taki, że cały ten statek jest zabezpieczony w sposób naturalny olejami, smołami drzewnymi. Staramy się jak najmniej ingerować w to środowisko wodne, po którym pływamy i żyjemy z nim właściwie na co dzień. Praktycznie w wodzie i na wodzie jesteśmy prawie, że cały rok, gdzieś tam w okolicach grudnia szkuta wychodzi sobie za pomocą dźwigu na ląd i tam odpoczywa. Co chciałem Wam pokazać tutaj? Powiem tak, zaszokowany byłem trochę tym, jak działają produkty Greenway, czyli wszelkiego typu czyściki, które używa się właściwie tylko z wodą, ewentualnie w przypadku mocniejszych zabrudzeń również z pastami czy z proszkiem, które są w 100% naturalne. Tak więc tą szkutę też trzeba czyścić. Znosimy tutaj dużo piachu, dużo osadów iłowych czy gliniastych i one są dość klejące. Wczoraj cały dzień padał bardzo intensywny deszcz. W związku z tym też był odwołany rejs. Woda deszczowa troszeczkę ten pokład zmyła, ale czy tak do końca, to nie jestem pewien, ponieważ tak jak mówiłem, te osady iłowo-gliniaste, ziemne są dosyć klejące i one jednak pozostają. I w związku z tym chciałem Wam zaprezentować działanie ręcznika, który jest dedykowany do mycia karoserii samochodów, który bardzo dobrze sobie z tym radzi, nie zostawia smug. Ale odkryłem też przez przypadek, że ten ręcznik świetnie myje drewno. To akurat przeprowadziliśmy takie próby na domu z elewacją drewnianą. Zajmuję się produktami naturalnymi właśnie z zabezpieczenia drewna i czegoś takiego mi brakowało. Czego potrzebujemy do tego, żeby umyć na przykład samochód, czy też pokład statku drewnianego i inne jego elementy drewniane, no jak również na przykład elewację domów i ściany wewnętrzne domów z bala z drewna. Potrzebujemy ręcznika, który jest dedykowany, nazywa się ręcznikiem samochodu, czyli jest dedykowany głównie do karoserii samochodowych. Aczkolwiek też firma Greenway nie zamyka jakby tutaj furtki dla innych zastosowań. Potrzebujemy ręcznika i wody. Mamy wodę w Wiśle. Pływając po Wiśle mamy tej wody dość dużo i możemy czyścić wszystko w czasie rejsów, w porcie, nie stwarzając żadnego zagrożenia życiu biologicznemu tej rzeki. Trzeba ten ręcznik później mocno wyząć, czyli inaczej wycisnąć po prostu. I możemy przystąpić do dzieła. Tak więc ściereczką, którą właśnie przed chwilą zanurzyłem w Wiśle, wycisnąłem ją dobrze, przystępuję do zmywania drewna. Na drewnie oczywiście to jest piasek, są różne osady iłowe, są osady gliniane. Generalnie czyszczę nią po prostu. Ważne jest, żeby też drewno nie miało żadnych jakichś sterczących drzazg, o które moglibyśmy ten ręcznik zniszczyć. Ale akurat w takim przypadku nie ma takiego problemu. Wyczyściłem belkę, która jest jedną z belek jakby nośnych całej konstrukcji, belka dębowa. Zabezpieczona też właśnie smołami drzewnymi, olejem lnianym. I teraz przechodzę do podłogi. Są tutaj takie właśnie fragmenty, które są dosyć mocno przykurzone, przybrudzone. Pamiętajmy o tym, że pływamy z ludźmi i przez pokład tego statku przewija się bardzo dużo osób, które czasami wychodzą sobie na przykład na wyspy, mają nogi zanurzone, właściwie oklejone tym błotem takim iłowo-gliniastym z Wisły. A możemy tutaj w jednym miejscu też konkretniej pogrzebać, wyczyścić tam dalej, głębiej. Aczkolwiek, tak jak mówię, chcę Wam to w tej chwili pokazać, jak to się robi, jak to działa, a dogłębne czyszczenie statku już będzie przez całą załogę wykonywane i będziemy ten statek czyścić
też tymi ręcznikami. Ręcznikami, ściereczkami do szyb, które kapitan jak zobaczył, to nie rozstaje się z nimi. Chciałem wam pokazać, jak się czyści to okno. Też na przykładzie tego statku, ale niestety nie zdążyłem. Już wszystkie okna są wyczyszczone. No tak, ściereczka do szyb, ściereczka, ręcznik naprawdę wśród wielu osób zrobiły potężne wrażenie. Tak więc mamy ten fragment pokładu przeczyszczony. Ja ten ręcznik rozciąłem na pół celowo, żeby mieć po prostu mniej do wożenia. To jest ręcznik demonstracyjny. I jeszcze na koniec tą drobniejszą powierzchnią przelecimy sobie już delikatnie. No i czekamy na efekt, jaki będzie, jak wszystko wyschnie. Jak widzicie, ten fragment, który właśnie wymyłem za pomocą ręcznika tak zwanego samochodowego, który również ma inne swoje zastosowania. Możemy nim być pokład, możemy sprzątać, robić na nim porządki w sposób nieszkodzący. W tej pięknej rzece Wiśle, na której jesteśmy naprawdę dużą część swojego życia. Jakie są jeszcze zalety? Na pewno oszczędzamy pieniądze na środkach chemicznych, wszelkich środkach chemicznych. Mamy poczucie tego, że przyczyniamy się w jakiś sposób do ochrony tej planety, która jest zaśmiecona. Wyciągamy często z rzeki bardzo różne rzeczy, butelki, czasami lodówkę. Ludzie wrzucają wszystko, zaśmiecają coś, co należy do nich. My staramy się też iść w tą stronę, żeby ta przyroda ze względów chemicznych, które oczywiście ktoś powie, niewielkie ilości płynów chemicznych nie zaszkodzą. Tak. Niewielkiej ilości, druga osoba niewielkiej ilości, 1000 osób niewielkiej ilości, 1 000 000 osób mieszkających nad Wisłą w jej całym biegu niewielkiej ilości. No i jest problem, robi się problem dla ryb żyjących, dla żółwi. Tutaj w porcie sobie mieszka, w porcie żeleńkowskim, żółwik błotny, którego widzieliśmy kiedyś, jak się wygrzewał na pniu drzewa. Są gatunki chronione ryb, ptaki korzystają też, polują na ryby, ale też przebywają na wodzie. Także staramy się też w ten sposób ze swojej strony korzystać z tej rzeki, ale jej nie niszczyć. Naprawdę, produkty firmy Greenway są te, które sprawdziłem, mogę powiedzieć, z własnym czystym sumieniem. Ściereczka do szyb, ręcznik uniwersalny czy ręcznik do samochodu są po prostu rewelacyjne. Nie pozostawiają tego osadu. Wszystko to wchodzi w te nanowłókna, które są tak skonstruowane, żeby tego brudu nie wypuszczać. Właściwie taki ręcznik po takim umyciu mógłbym włożyć w kieszeń i by było fajnie, nic by się nie stało. Tak więc zachęcam was do, może nie do kupna nawet, poznajcie te produkty, zobaczcie, jak one działają. Sprawdźcie, czy faktycznie na przykład zaoszczędzicie sobie jeszcze dodatkowo czas przy sprzątaniu tymi produktami. Czy będzie to u was wszystko wyglądało w domach, w samochodach czy innych rzeczach inaczej, czy będzie czystsze. Ja na przykład mam takie spostrzeżenie, że ponad 30 lat jestem kierowcą i pierwszy raz udało mi się dobrze doczyścić szybę od strony wewnętrznej. Niestety jestem palaczem i ta szyba bardzo szybko zakleja się tą nikotyną, brudem, który też do tego się przykleja. I nie jest to takie proste różnymi innymi środkami, których przynajmniej próbowałem. Ta ściereczka pozwoliła mi na to, że mam super przejrzystość. Mam też dla was pewną niespodziankę, to znaczy dla osób, które się zainteresują, które będą chciały zobaczyć, jak te produkty działają. Postanowiłem zaprosić taką 12-osobową grupę, która jest gdzieś z okolic Warszawy, pod Warszawą gdzieś, gdzie będziecie mogli ewentualnie umówić się ze mną w jakiś konkretny dzień, czy to tygodnia, czy weekendu. I taką prezentację tych produktów możemy zrobić tutaj, na Darze Mazowsza. Kapitan bardzo chętnie wyraził na to zgodę. Być może też zobaczymy, jak to wyjdzie. Być może uda się zrobić też krótki rejs. Czyli byśmy sobie może później gdzieś popłynęli, zobaczylibyście Wisłę i dowiedzielibyście się o niej ciekawych różnych informacji, jak to było kiedyś, jak jest teraz, jak się pływa, jaka jest biologia tej rzeki. Także zapraszam serdecznie, piszcie, dzwońcie, odzywajcie się.
i do zobaczenia. Hej!